W 49 odcinku i jednocześnie ostatnim 6 sezonu kariery Drogą do Chwały GKS-em Katowice. Niestety w tym roku nie udało nam się zdobyć tej Ligi Mistrzów i w przyszłym prawdopodobnie także, ponieważ nie mamy żadnych predyspozycji do tego, żeby awansować do tej Ligi Mistrzów. Natomiast walczymy w tym momencie z Lechem Poznań, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Mecz sobie rozegramy ze względu na to, że Lech już od kilku lat tak naprawdę jest hegemonem na polskich boiskach i chciałbym po prostu sobie rozegrać ten mecz, ze względu na to też, że zostało dwa ostatnie spotkania w naszej pięknej, rodzimej ekstraklasie i warto by było... Ojojoj, spalony, już mogłaby być bramka. Warto było zobaczyć, zapoznać się z tą ekipą, zobaczyć jakie ona ma też umiejętności na takich troszkę słabszych rywali niż Liga Mistrzów. Jeden mecz sobie rozegramy, a drugi sobie przesymulujemy, żeby zobaczyć jak tam pójdzie nam z Widzewem. Gajda. Leisenharta. Ojojoj, strata. Gajda. To podanie do Eisenharta doszło. Słowacki. Myślałem, że to jest bramka. Przekonany byłem, że to jest bramka. Obusu Oduro też długo już jest bramkarzem w Lechu Poznań. Ale jeżeli wychodzi im, to cyklicznie zdobywają praktycznie pierwsze miejsce w ekipie w ekstraklasie. Taką ekipą, no to po co to zmieniać? To jest i tak max, na co ich stać. Już nie zmieniam się nagle w jakiegoś potentata, jeśli chodzi o skalę światową. O, w taki sposób się podaje mocno, dobra, już sobie przypomniałem. Kallström odwiesza buty na kołek, okej, okay, ciekawa jest informacja. W zasadzie poza sezonem czwartym to nie wygraliśmy ekstraklasy. To też jest takie troszkę biedne, że wygraliśmy w zasadzie tylko raz ekstraklasy. No, to też pokazuje, jak ciężki jest ten żywot polskich zespołów. Ojojoj. Ale się z nami zabawił tutaj napastnik Lecha Poznań. Zrobił mnie w balona kilkukrotnie. Czy to jest Filip Markiński? Nie, to jest Filip Szymczak. Kurde. No gościu mnie rozjechał mnie. Jaworski, dobrze, rozpędził się skrzydłem. Kowalczyk. Kowalczyk do Ślisza. Ślisz do Eisenharta. Eisenhart z piłką. Och, strata. Głupia strata. Dobrze, Janek Biegański do Kowalczyka. Ten do Głowackiego. Spalony. Kurde, czemu on mu zabrał tą piłkę? Słowacki bez problemu mógł tutaj dobić ją. Nie wyszło, no cóż. Posur. Christopher Welde. O, Jaworski tutaj kompletnie się pogubił. Wjechał tak w nogi, że mogło to się skończyć czerwoną kartką. Wysoki pressing oferuje ekipa Lecha Poznań. Ciężko jest zrobić jakąkolwiek akcję. Eisenhart? No musisz, Eisenhart. Tak jest. To jest to, czego od ciebie oczekuję. I walczymy. Walczymy, żeby zdobyć jeszcze jedną brameczkę. Fajno w ogóle. Fajno w ogóle piłkę sobie tutaj ustawiłem na ten mecz. 16-bitową. Śmiesznie dość wygląda. Szkoda, że nie odbija się w taki sposób, jak powinna taka 16-bitowa piłka. Ależ ten Filip Szymczak jest dobry. Pestka tutaj ledwo sobie z nim radzi. Jeśli tylko będzie możliwość, to ja bym chciał sobie tutaj pokupować jakieś wzmocnienia, bo naprawdę ci co, jakoś ta Liga Mistrzów nam nie idzie. To, że w ogóle w zeszłym sezonie wygraliśmy Ligę Europy, to tylko i wyłącznie dlatego, że ja troszeczkę pomogłem naszej ekipie. Biegański, pięknie. Rzut karny?
Rzut karny, Boże. Pewnie to rozumiem. Przegrywamy. Przegrywamy do przerwy 2 do 1. No niedobrze, niedobrze się stało. Musimy tutaj na pewno się zmobilizować na tą drugą połowę. Całe trybuny są przeciwko nam. Ale trzeba powalczyć. Ślisz. Kowalski, Ślisz. Do skóry. Skóra do Kowalczyka. Ten do Biegańskiego. Biegański do Gajdy. Ten do skóry. Nieudolnie, ale trudno. Gajda. Gajda dalej przy piłce. O, i pogubił się. I Pingot go tutaj wypunktował. Boże. Ciężej się gra na tego Lecha niż na tą ekipę Olympique Lyon, tak szczerze powiem. Boże, znowu kolejna głupia strata. A my przegrywamy. Jakbym miał taki handicap troszkę tych zawodników. Naprawdę, czuję się, jakbym miał taki delikatny handicap w tym meczu. Nie wychodzą na swoje pozycje. Mam wrażenie, że ta drużyna się cofnęła troszkę w rozwoju w stosunku do poprzedniego sezonu. To patrzcie, Koperski to tutaj był maszyną. No nie, bramkarz to wybronił? W jakim momencie on miał szansę i prawo to wybronić? Czy to była taka akcja, gdzie w ogóle nie powinno mieć, nie powinien mieć szans w tym momencie? Czyściutko. No. No nie, no zabija mnie to, co oni robią, ci zawodnicy. Boże, jeszcze się skończy tak, że nie awansujemy do żadnych pucharów. Chłopcy, dajcie coś z siebie jeszcze. Dobrze, jest jeszcze mała nadzieja na to, że zdobędziemy jeszcze jedną bramkę i uda nam się jeszcze zremisować ten mecz. Nikt się nie pokazuje do piłki. To jest niemożliwe. Co to było za podanie? Bez krycia, bez niczego, gościu. Ręce mi opadają po prostu. Simon Pawłowski. Nasz teoretycznie najbardziej technicznie uzdolniony piłkarz w tym momencie na boisku. Nie potrafi zagrać prostej piłki będąc... Ej, co jest? Co tu się dzieje? To jest jakaś niepoważna sytuacja. Nie, no to są jakieś żarty. Brak mi słów. Ten mecz to była jakaś jedna wielka porażka. Naprawdę. Jedna wielka porażka. Obrzydliwy był ten mecz. No i spadamy w tym momencie poza w ogóle puchary europejskie.
Ale tragedia. Nie wiem, z czego to wynika, ale tu jest potrzebna jakaś zmiana. Oby nie trenera. Ostatni mecz w tym sezonie z Widzewem u siebie. To jest mecz o wszystko tak naprawdę w tym momencie. Jeżeli my nie awansujemy do europejskich pucharów, to nie wyobrażam sobie, żeby taka paka, jaką mamy tutaj, grała tylko w Ekstraklasie i w Pucharze Polski. Nie wyobrażam sobie tego. To są zawodnicy, którzy powinni z łatwością wygrywać Ekstraklasę. Tym bardziej, że część z nich gra w zasadzie w każdym meczu w tej Ekstraklasie. No nic, trzeba się przyglądać temu, co się dzieje na stadionie. Gol. Nie ze spalonego, na pewno. Eisenhardt, ładna bramka. Do skóry podanie. Od skóry dostał fantastyczne podanie. Wydaje mi się w ogóle, że myśmy rozpoczynali od meczu z Widzewem ten sezon. Ładne zagranie. Ale ten mecz z Lechem to jest jakaś paranoja. Jestem przekonany, że tam był jakiś włączony handicap. Bo jak ci zawodnicy grali, to to było obrzydliwe. Kowalczyk. Do Eisenharta. 2 do 0. 9. minuta. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, że oni dopiero teraz odpalają. Czemu ten poprzedni mecz tak nie wyglądał? 15 bramek. Adrian miał chyba 17, z tego co kojarzę. Pytanie, czy to wystarczy na zostanie królem strzelców? Chyba nie, no 20 plus przynajmniej musielibyśmy strzelić bramek, żeby zostać królem strzelców. Nie wyobrażam sobie, żeby z 17 bramkami wygrać koronę taką. Chociaż w Ekstraklasie to jest możliwe. Ale na pewno nie będę zadowolony z takiego wyniku. Fajnie, że dwóch napastników udało im się zdobyć 15 plus bramek, no ale cieszyłbym się bardziej, gdyby zdobyli 20 plus bramek. A jeszcze super w ogóle bym się cieszył w momencie, kiedy byśmy zwyciężyli tą ligę. A nie mieli problem z awansem do Pucharów Europejskich. To już jest szósty sezon. My powinniśmy w tym momencie wygrywać tą Ligę Mistrzów, a nie mieć problem, żeby awansować. Raków Częstochowa w tym momencie prowadzi z Piastem 1 do 0. Nas najbardziej interesuje chyba mecz Zagłębia Lubin. Tak mi się wydaje, że to Zagłębie jest tam nad nami, ten jeden punkt. Fajnie, wysuń mu jeszcze. Super. Ojej, odbiło mu się od głowy i wpadło do bramki. 3 do 0. Hat-trick Eisenharta. W 26 minut. No, konkretnie. Konkretnie gościu gra. Ojojoj, ale tutaj teraz popełnili błąd. To chyba był Kamil Pestka. Ale Jadek Biegański go naprawia. Tymek Puchacz do Pestki. Pestka znowu z błędem. Mosur kompletnie się pogubił w obronie. Natomiast bardzo niecelne zagranie tego naszego ofensywnego pomocnika z Widzewa Łódź procentuje tym, że rozpoczynamy od wrzutu z autu. Filip Koperski, Ślisz, znowu Koperski, znowu Ślisz, nie, tym razem Biegański. Biegański nieudolnie próbuje podać do Kacpra Skóry. Gołębiewski kompletnie bez pomysłu. Ariel Mosur do Biegańskiego. Ten do Ślisza, Ślisz do Kowalczyka, Kowalczyk do Eisenharta, Eisenhart ze skórą, ajajaj, było blisko, było naprawdę blisko. Ariel Mosur, nie udało się. Janek Biegański do Koperskiego, Janek Biegański też, kurczę, myślałem, że troszkę lepiej będzie się prezentował w tej naszej ekipie. Myślałem, że się bardziej rozwinie, o może w taki sposób, bo prezentować się prezentuje naprawdę przyzwoicie. Eisenhardt. Gajda był blisko strzelenia bramki. Ten chłopak się naprawdę wybitnie rozwinął. O, a my w tym momencie przechodzimy do
końca pierwszej połowy. My wzięliśmy sprawy w swoje ręce i wygrywamy 3 do 0. Zagłębie remisuje z Brookbetem, oby tak zostało do końca. Nie będziemy wprowadzać żadnych zmian, bo to nie ma sensu. Chociaż nie, wprowadzimy jedną, ze względu na to, że już wygrywamy dość mocno. A na pewno Słowacki chciałby tutaj zostać królem strzelców naszej ligi, naszej rodzimej ekstraklasy. No to wpuścimy go na boisko. Zobaczmy, zobaczmy jak potoczą się losy tego spotkania. Torres, Perez, Diabate. Czy tu jest jakiś Polak? Aj był Gołąbiewski. U nas Polaków mnóstwo. Szkoda, że ten Kacper jeszcze też się tak słabo rozwinął, tylko do 75, ledwo na złotą kartę. Liczyłem na troszkę więcej. Myślę, że też w przeciągu jednego, dwóch sezonów trzeba będzie go zmienić. Bo jeśli chcemy wygrać Ligę Mistrzów, no to powiedzmy sobie szczerze, z bramkarzem 75 overalla nie osiągniemy tego celu. Tak samo Janek Biegański, tak samo Kamil Pestka. Myślę, że to są takie trzy wzmocnienia, o których musimy pomyśleć jak najszybciej. Kurde, Zagłębie zdobywa bramkę na 1 do 0. Ajajajajaj. No i sprawa się komplikuje. Ale jeśli nie awansujemy do pucharów, to tylko i wyłącznie na własne życzenie. Jaworski wchodzi za Koperskiego. I jakiś kolejny Lopez za Gołąbiewskiego. Słowacki próbuje odebrać piłkę, niestety nieudolnie. Widzę w natarciu. Próba strzału z dystansu, nieudolna. Ariel Mosur. Co on robi? Dobrze, do Biegańskiego. Biegański do Kowalczyka. Kowalczyk. Piękne podanie do Eisenharta. Do Eisenharta. Natomiast ten myli się i błędnie zagrywa do Słowackiego. Pestka. Mosur. Ariel. Nie, to chyba Jaworski. Tak jest, to Jaworski. Do Biegańskiego. Biegański do Gajdy. Eisenhart. Ładne podanie do Słowackiego. Co zrobi ten z piłką? Słowacki. Podanie do Eisenharta i ten strzela czwartą bramkę w tym meczu. Jednocześnie czwartą bramkę, chyba 16 już w tym momencie, w całej ekstraklasie. Całkiem to zabawne, bo pamiętam taki jeden mecz, w którym także strzelił 4 bramki, więc w zasadzie połowę swoich bramek w ekstraklasie strzelił w dwóch meczach. No trochę mniej niż połowę. Jakby strzelił jeszcze jednego, to wtedy strzeliłby dokładnie połowę w dwóch meczach. I kolejną połowę w 23. Gajda? No musi być gol. Prosto w bramkarze. Biegański. Biegański do Kowalczyka. Ten oddaje mu tą piłkę. Wysuwa mu. No i Kowalczyk myli się. Allen do Diabate. Widzew znowu w natarciu. No ale myślę, że oni nam nie grożą. Śląsk wygrywa z Lechem Poznań 3-1. Ale nie zwracałem uwagi, czy Termalika coś strzeliła. Będzie to bolesny zawód, jeśli nie uda nam się awansować do ligi, chociaż konferencji. No ale cóż, takie życie. Kompletnie zasłużenie byśmy wtedy nie awansowali, bo nasza postawa przez cały sezon była fatalna. Okej, mamy 17 bramek. Dla obu napastników. Zagłębie wygrywa z Brookbetem, więc jest jeszcze jedna szansa, że awansujemy do tych europejskich pucharów, ze względu na to, że w zależności od tego, kto wygrał Puchar Polski, bo jeżeli Puchar Polski wygrała któraś z drużyn, która już w tym momencie piastuje miejsca 1-3, to wtedy czwarta drużyna awansuje do Pucharu Konferencji. Zobaczmy. Zagłębie, Raków i Lech Poznań. Kto wygrał Ligę Mistrzów? Kurde, Legia. Czyli nie będzie nas w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Fatalna wiadomość. Fatalna wiadomość na
koniec ostatniego odcinka szóstego sezonu, bo to znaczy, że cały siódmy sezon tak naprawdę będzie opierał się tylko na meczach Ekstraklasy i Paru Polski. Ojej. Ojej. Ależ kłopoty klubu z Dolnego Śląska. No nic, ja będę musiał przemyśleć, co zrobić dalej z tą karierą, bo na pewno nie chciałem, żeby się poczuła w taki sposób. Do następnego odcinka. No, zobaczcie sobie sami. No, nie wygląda to super. Zwycięzca UEFA Super Puchar Cup. Super. Ale reszta wygląda fatalnie. No nic, trzymajcie się. Do usłyszenia.